Tematem wykładu jest pochodna funkcji. Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest pochodna funkcji. W tym celu rozważmy funkcję kosztów f od x, która w przedziale czasu od 1 do 2 lat przyjmuje wartości od f od 1 do f od 2. Inna funkcja kosztów w tym samym przedziale czasu przyjmuje wartości g od 1 i g od 2. Widać, że tutaj przyrost wartości funkcji drugiej jest mniejszy od przyrostu wartości funkcji pierwszej. Ten przyrost możemy sobie zaznaczyć przez delta y. Wobec tego napiszmy, że dla naszej pierwszej funkcji przyrost delta y jest równy wartość funkcji w punkcie 2 odjąć wartość funkcji w punkcie 1. Podobnie dla drugiej funkcji g możemy zaznaczyć sobie przyrost i ten przyrost wartości funkcji oznaczony jest przez delta y1. Możemy zapisać, że to jest g w punkcie 2 odjąć g w punkcie 1. Możemy porównać te przyrosty, czyli możemy powiedzieć, że przyrost wartości na funkcji f pierwszej jest większy od przyrostu wartości na funkcji drugiej, na funkcji g. Jeżeli ten przyrost wartości funkcji podzielimy przez przyrost argumentów, przyrost x-ów, czyli u nas konkretnie byłoby to 2 odjąć 1, ten przyrost delta x byłby równy 1, to wtedy dostaniemy, że jest to delta y dzielone przez delta x i nadal to zachowa nierówność, że to jest delta y1 jest większe od delta y1 dzielone przez delta x. Czyli ta nierówność zostanie tutaj zachowana. Ten iloraz delta y dzielone przez delta x nazywamy ilorazem różnicowym. Ten sam iloraz różnicowy teraz będziemy chcieli zapisać w przypadku, gdy w naszej funkcji kosztów zamiast jedynki postawimy x0, zamiast dwójki x0 plus delta x i odpowiednio przyjmiemy wartości w punkcie x0 f od x0 i w punkcie x0 plus delta x wartość f od x0 plus delta x. Zapiszmy to. Czyli jeżeli f od x0 plus delta x, jeżeli od tej funkcji odejmiemy funkcję f od x0, to będziemy mieli przyrost wartości funkcji. Jeśli całość podzielimy przez delta x przyrost argumentów, to dostaniemy iloraz różnicowy. I możemy go zapisać, że on jest równy delta y dzielone przez delta x. Gdyby nas teraz naszej funkcji kosztów interesowały koszty nie w przeciągu tutaj trwania całego roku, ale w ciągu okresu czasu krótszego niż rok, czyli na przykład w ciągu miesiąca, w ciągu pół roku, w ciągu dnia, w ciągu kwartału, w ciągu jednej minuty, w ciągu sekundy. Czyli mogłyby te koszty nas interesować w innych jednostkach czasu i mogą być one brane coraz krótsze. Wówczas możemy powiedzieć, może nas interesować ten iloraz różnicowy w coraz krótszych odcinkach czasu. Czyli możemy powiedzieć, że przyrost czasu, czyli te odcinki czasu, zmierzają do zera, są króciutkie. Czyli bierzemy granicę z naszego ilorazu różnicowego i tą granicę nazywamy pochodną funkcją, o ile ona istnieje, i oznaczamy ją przez f' od x0. Dziękuję.